Marku, jak mam Cię przedstawić, powiedz mi? To znaczy jak masz mnie przedstawić? No, że zapraszamy na tam kolejnym evencie festiwalu. No, na działanie. Artysta, fotograf, tak, performatywne. Marek Noniewicz. Tak. Co, tam mam Cię tam przedstawiać, że członek związku i tak dalej? Nie. To tam chcesz to powiedzieć. Z działaniem performatywnym wokół fotografii. Dobrze. Bardzo dobrze, idealnie. Dziękuję Ci bardzo. Tak mi znać, kiedy mam wyjść? Dobrze. Jeszcze Sławka też zawołam. Czy Salek dostawi trochę, nie? Czy Salek trochę dostawi? Super. Tak, a little bit. Co? Ja zawsze mocno. Grunt. Ale w każdym razie rozumiem cię. Ale dziękuję ci, że mnie rozumiesz. Że to zrozumienie jakby tak odpręża mnie. Trochę mi przechodzi, wiesz, na... Zrzucam. Czuję, ale momentalnie. Dobrze, wiesz, dziękuję ci. Czuję się pozbyty stresu. Zupełnie nie spoczęło to na mnie. Tak? To nie każ mi mówić. Na tym ekranie będzie. Zamknięte, że nie można otworzyć w ogóle tej drzwi, tak? No, pewnie by się przydało je później zamknąć. To zamknę. Jak powiesz, to ja zamknę. Słucham? Ja już zamknę. To ja zamknę drzwi. To zamknę. Ja będę ci filmować.
Człowiek, tak. Co, zaczynamy? Tak? No, Kasia chciała mówić jako pierwsza, tak? Aha. Czy ja mam pierwszy, czy ty pierwsza? No właśnie chciałem się zapytać. Tak, to jest ten moment. Witajcie Państwu. Zabieram głos, ponieważ chcę troszkę więcej do powiedzenia niż za chwilę powie pan dyrektor festiwalu. Ta akcja dzisiejsza jest w ramach Vintage Photo. Ale chciałem Państwu też powiedzieć, że w tamtej sali odbywa się inna wystawa. Who Talks for My Country? Kuratorką jest m.in. Albertina Viegas. To jest wystawa związana z Australią, z ludem aborygenów mieszkających w zachodniej Australii. Także nie wszystkie zdjęcia teraz w mieście są w ramach Vintage Photo. Ale tak się tutaj łączymy czasami. I po akcji tej, którą tutaj się zaraz będzie, odbędzie się jeszcze projekcja filmów związanych z tamtą wystawą. A teraz proszę panią dyrektor festiwalu o zapowiedzenie artysty. Dziękuję, Sławku. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło witać Was w kolejny weekend festiwalu Vintage Photo Festival jubileuszowej 10. edycji. Chciałam tylko powiedzieć, że festiwal trwa jeszcze do 13 października, więc kto nie był na wszystkich naszych wystawach i głównych w muzeum i tych towarzyszących, między innymi w Muzeum Fotografii w Bydgoszczy i w innych galeriach, ten może się zapoznać z programem, który jest dostępny przy toaletach. Tam sobie leży. I chciałabym dzisiaj powitać naszego gościa festiwalowego, którym jest Marek Noniewicz, artysta, fotograf, który przygotował fascynujący performance jako wydarzenie właśnie specjalnie na nasz festiwal. Także wielkie brawa. Ja bardzo dziękuję za wprowadzenie i przedstawienie mnie i tą informację od Sławka, że rzeczywiście wiele rzeczy dzieje się równolegle. No i czasami jest tak, że trzeba decydować się i wybierać, które z tych propozycji akurat jest propozycją dla nas najlepszą. Dlatego tym bardziej cieszę się, że tutaj Państwo zdecydowaliście się spędzić tych kilka momentów przy działaniu, które za chwileczkę zaprezentuję. Działanie będzie dotyczyć fotografii, jak się zresztą można domyślać, na festiwalu fotografii. I będzie posiadało też elementy związane z fotografią analogową. Określiłem to działanie jako działanie performatywne, natomiast też zapowiadałem w niewielkich informacjach na Facebooku, że będzie też taki element performatywny, wykładu performatywnego. Do końca nie wiem, co to jest wykład performatywny, ale myślę, że to właśnie będzie to, co teraz chciałem Państwu zaprezentować. Tutaj jeszcze punktem, do którego się cofnę, a który wyznacza jakby cały czas kierunek moich poszukiwań tutaj związanych z fotografią, to jest to, że istnieje jakiś, taką mam fantazję, że istnieje jakiś obraz, który gdzieś jest, a ja go muszę zarejestrować. I że ten obraz nieistniejący taki prześladuje mnie i ma w sobie taki duży potencjał i może właśnie stąd biorą się eksperymenty. To, co jest dekonstrukcja, to, co jest tutaj zaaranżowane, jest z elementami klasycznej ciemni fotograficznej. Ci z Państwa, którzy nie są w temacie, te płyny tutaj nie są jakoś tam szalenie toksyczne, natomiast no, jest to chemia fotograficzna,
którą za chwilę wykorzystam w nieco inny sposób. Szukam, korzystając z fotografii analogowej, wierząc w to, że znajdujemy się w takim punkcie zwrotnym, w którym ta fotografia analogowa traci swój balast taki użytkowy i tu jest duży potencjał dla tego, żeby czynić starania, wykorzystać ją w sposób taki, w którym można wykorzystać tylko ją, a w który nie można wykorzystać, który nie można stworzyć przez fotografię cyfrową. Chociaż mówiąc to, oczywiście sam zaczynam w to wątpić, bo przecież mamy AI i tutaj nie wiem, co by AI zrobiło, gdybym opowiedział o tym, co za chwilę zrobię. Z założenia działania performatywne w moim przekonaniu mają taki charakter efemeryczny. Tutaj jednak powstają jakieś dokumentacje, z czego pewnie się bardzo cieszę, bo dokumentacja jest ważnym śladem. Czasem taki ślad jest jedynym śladem, który gdzieś tam potem krąży, że wydarzenie się spełniło, udało. Ja natomiast jakby przeprowadzę sobie taką bardziej nonszalancką dokumentację tego wydarzenia. Dokumentację, którą dedykuję mojemu znakomitemu nauczycielowi, zmarłemu już nieżyjącemu Zbyszkowi Trzeciakowskiemu. A będzie ona polegała na tym, że ta kamera wielkoformatowa, która tutaj się znajduje tuż obok, nie jest jedynie elementem dekoracji, ale będzie rejestrować przez cały czas moich tutaj działań światło, które się pojawia i będzie się pojawiać. Światło oczywiście takie, które jest widzialne dla materiału fotograficznego, czyli dla papieru.
Dziękuję. Bardzo dziękuję i organizatorom festiwalu, i tutaj Sławkowi, i klubowi Mózg za to, że mogłem się tutaj z tym wydarzeniem pomieścić. A i tak przy okazji chyba też jeszcze powiem o takim pomyśle, który mi przyszedł do głowy około realizacji tego projektu. Można sobie oczywiście podejść i odnajdywać w tym jakieś kosmosy, jeśli to one rzeczywiście są. A ten pomysł to mianowicie, ponieważ od lat magazynuję różnego rodzaju materiały fotograficzne, między innymi ten duży papier, pewnie ma ze 25 lat. Więc uznałem, że już nie będę kupował materiałów fotograficznych i przestanę się zajmować fotografią do momentu, kiedy wyczerpię to wszystko, co mam. I teraz jestem właśnie na etapie rozpoczęcia wyczerpywania tych wszystkich materiałów, które mam. Dziękuję. Zapraszam tutaj do obejrzenia. Dzięki za info. No tak, wiesz, w ostatniej chwili. Ja się spóźniłem. Co tu? Kuba, zapatrz się. To wyłączasz? Wyłączę zaraz. Zamknąłeś mikrofon? Nie, nie zamknąłem. Teraz się zaświetlę, ale powoli. To mam przyłożyć z kamerą. Co? To? Nie, ona robiła tylko dokumentację. No w sumie to fakt, tylko to ja nie zdejmę bez rozlania. Idę umyć ręce, bo mam cały trwalacz. O, dziękuję bardzo. Jeszcze biologa też. Dziękuję, dziękuję. Między innymi. Nie? Tutaj akcentów biologicznych było niewiele. Nie było, ale zdarzają się nieraz, nie? Tak, zdarzają się. Ja myślę, że
bardzo. No, to mnie ukształtowało. Fantastyczne, jak zwykle. Podobało ci się? Tak. A stworzył się pewnie taki marmurek, co? Proszę podejść, zobaczyć, jak to wygląda. No teraz jest... Fajnie, fajnie. Próbowałeś w domu? Próbowałeś w domu? To robić? No. Czy teraz tak? Nie, robiłem to 25 lat temu. I postanowiłem sobie przypomnieć, jak to... Tak. Na takiej małej imprezie zrobiłem takie jedno zdjęcie 13x18. I teraz mi się przypomniało, stwierdziłem, że będę robił wszystko tak jakby dokładnie tak, jak chciałem, żeby wyglądało wtedy, a wtedy mi nie wyszło, bo nie miałem na przykład czegoś tam. Aha. Nie można było zrobić na przykład transmisji. Znaczy projekcji wiem, właściwie. Koleżanka wie, że kolega studiował w Toruniu na UMK biologię. Koleżanka chyba wie. Ale na jakim etapie skończyłeś? Bo ja 5 nie, no lat, ja zrobiłem, ja w sumie zrobiłem 7 lat, bo nawet mi to trochę 7. Więcej okay. Zajęło. Ale skończyłeś. Tak, skończyłem na etapie magisterium. Specjalizacja jaka, bo już kiedyś się u ciebie chyba pytałam. Biologia środowiskowa. Myślałam, że ty z autorem poszedłeś tam do... Hydrobiologia. No mówię go tam, bo to ja też biologię skończyłam. Tylko jeszcze miałam tą przyjemność, że kończyłam cytologię z genetyką i miałam aparat fotograficzny, słuchajcie, miałam i zdjęcia robiłam. I żałuję potwornie, że to co mówiłam, że to zdjęcie nie mam. Gdzieś tam przypadły, no. Przypadły, bo mieszkanie zmieniałam. Ja robiłem zdjęcia okrzemkom, ale zostawiłem. Podział komórki na generatywną i wegetatywną. Kojarzysz to? Jezu, nie. Czy już nie? Zdjęcia mikroskopowe robiliście, czy co? Ja miałam mikroskop i miałam roślinkę, miałam trzy kropkę. Ale co będzie? A ja nie wiedziałem, jak zakończę, to dopiero później. Było widać te ślady w tej kamerze, jak pokazywałem na końcu? Tu, No. Było widać. Teraz jeszcze trzeba będzie całą chemię pobylewać niestety. I to jest rzecz, jeszcze której najbardziej nie lubię. To jest ja sam powiem, że jestem biologiem, to jest ważne. Dziękuję, jak tam twoja fundacja, bo widzę, że też dużo działasz. No Facebook gdzieś tam, wiesz, poinformował mnie, że... Taką ładną, nośną nazwę. Tak, możemy też wpisać, że jakby w koncepcję, że ona się będzie zmieniać. Że ona się będzie zmieniać, wiesz, że będzie ewoluować jeszcze. No, tak może być. Dobrze. No tak było, nie podpisałaś, nie miałaś takiej potrzeby na początku. Jak będzie wyglądała fotografia wernakularna za 100 lat? Czy w ogóle będzie coś takiego jak fotografia wernakularna? Czy komukolwiek będzie się chciał badać? Ja też dziękuję. No, do zobaczenia. Dobra. Dzięki bardzo. Miło było cię zobaczyć. Fajnie, że wpadłaś. Muszę pozbierać ten bałaganik malutki. Ja teraz nie mogę dotykać, bo mam ręce w chemii, wiesz?